Jak byłem dzieckiem, to ci, którzy mnie wychowywali, czyli rodzice, dziadkowie, ciotki, wujkowie, to mi opowiadali różne bajki. Ja znałem takie różne bajki o aniołkach, że aniołki są takie dobre, o diabełkach, że są złe. Wierzyłem w świętego Mikołaja, wierzyłem. I wierzyłem w różne inne rzeczy, że na przykład takie rzeczy, że na przykład chociażby, że policja jest dobra i uczciwa, że ksiądz jak gładzi po główce, to nie sprawdza, czy ja mam rogi, tylko robi coś innego, no, czy mi nie rosną. Takie różne rzeczy na różne tematy wierzyłem i powiem wam, że przez długi, długi czas wierzyłem w takie, na przykład w prawo i sprawiedliwość wierzyłem i w takie różne inne rzeczy wierzyłem przez długi czas i z wiekiem okazuje się, że to, co było przez lata prawdą dla mnie, szczerą prawdą, z wiekiem też się zmienia. I nawet na wartości straciły takie bajki, raczej odeszły do bajek takie historie, że kobieta ma dobre serce. Okazuje się, że nie, że kobieta ma takie samo serce jak mężczyzna, to można przeszczepić jedno z drugim, wymienić, że kobieta ma serce na dłoni, nie, to też bajka, kobieta nie ma serca na dłoni, ona to serce ma głęboko schowane, że kobieta jest serdeczna na przykład, albo że kobiecie bardzo zależy, żebym ja był szczęśliwy, no i takie różne inne bajki, kochani panowie, chciałbym, żebyście wy też od razu włożyli między bajki, chociażby to, że kobiety są dobre, no, że kobiety są dobre nie tylko w smaku, no, że kobiety są radosne, serdeczne, że kobiecie bardzo zależy, żebym ja miał wysokie poczucie wartości. Ona będzie wszystko robić, żeby mnie dowartościować, że kobieta będzie mnie komplementować, że kobieta będzie starać się o to, że kobieta będzie jak kotka, że kobieta będzie jak kotka łasić się do mnie, że będzie miauczeć do mnie. Nie, kochani, to też są bajki, to są koty. Te dźwięki to są od kotów, nie od kobiet. I dlatego informuję was, kochani, że dobrze by było, gdybyśmy tak nasze dzieci od najmłodszych lat przyzwyczajali do rzeczywistości. Ta rzeczywistość nie jest taka straszna, ale rozczarowanie jest dużo mniejsze, jak człowiek się tak dowie, że kobieta jest człowiekiem na przykład. No. I jak człowiek nie oczekuje od kobiety tego, żeby ona go dowartościowywała, tylko sam się dowartościuje, ewentualnie część wartości przekaże, wypracowanej wartości przekaże jeszcze kobiecie. Ona wtedy potrafi nawet podziękować. Dziękuję.